Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym już 101. odcinku podcastu Doggy Boom. Ja nazywam się Irina Kuźmina, prowadzę psie przedszkole Doggy Boom, a także konsultacje i treningi indywidualne. A więcej o mnie znajdziecie na www.doggyboom.pl. Dziś 4 grudnia i za oknem biało. Wiem, że zasypało pół Polski, pół Europy i zima przyszła prawie do każdego z nas. Jeśli do Was jeszcze nie zawitała, no to nie wiem, czy gratulować, czy współczuć, bo to zależy, jak my podchodzimy do zimy. Jedni zimę kochają i jesteśmy w mniejszości chyba, inni zimy nienawidzą, nie znoszą i nie lubią śniegu. Tak bywa. No cóż, tak czy inaczej nie zmienimy klimatu, w którym mieszkamy, więc dzisiejszy odcinek postanowiłam poświęcić właśnie temu tematowi. Więc tytuł mojego dzisiejszego podcastu brzmi Temat na czasie, czyli skrzętnemu chomikowi i zima niestraszna. Ja myślę, że jestem dosyć skrzętnym chomikiem, ponieważ mnie zima, taka zima ze śniegiem, lekkim mrozem, no i najlepiej jeszcze, żeby słoneczko świeciło, no taka zima mnie bardzo cieszy. Przywołuję mnóstwo pięknych wspomnień z dzieciństwa. W moim dzieciństwie zimy były śnieżne i mroźne i pamiętam, jak chodziłam rzeczywiście jak taki okutany po prostu chomik, bałwan, taki człowiek kebab. Jako dziecko spędzaliśmy po 5-6 godzin na zewnątrz, ubrani odpowiednio, ale no, zima dostarczała dzieciom mnóstwo atrakcji. I teraz też tak jest. Myślę, że dzieci też cieszą się zimą tak jak ja kiedyś w moim dzieciństwie. Więc pozwolę sobie życzyć nam jednak śnieżnej, umiarkowanie mroźnej zimy, ponieważ z jednej strony mnie zima, śnieg cieszy, z drugiej strony mam oczywiście w głowie też los tych zwierząt i tych ludzi, którzy nie mają dachu nad głową. Więc to wiecie, to jest taka dosyć przykra sprawa, bo my mamy ciepły kąt, nasze psy też, natomiast nie wszyscy mają. Dzisiaj będę rozmawiała o tym, jak nasze domowe psiaki przeżywają zimę, jak pomóc im tą zimę przeżyć bez chorób i bez kłopotów, nie tylko zdrowotnych, ale też innych. No i też dla tych osób, których psy mieszkają na zewnątrz, z różnych względów. Ja tutaj teraz nie wnikam w ani światopogląd konkretnych osób, ani też w to, dlaczego mnóstwo zwierząt domowych mieszka poza domem, w schroniskach, na wsiach, wiecie, byle nie na łańcuchu, z porządną budą. Też parę słów powiem o tym, jak takim zwierzakom można pomóc. Więc będzie to podcast i dla opiekunów psów, i dla osób, które też wspierają jakieś psy mieszkające w pobliżu, bo często jest tak, że nasze psy mają dobrze, ale sąsiad ma psa, któremu trzeba pomóc. Czasem trzeba po prostu parę rzeczy ludziom uświadomić. Mam wrażenie, że niektórzy trochę zaniedbują swoje zwierzęta, nawet z niewiedzy. Wiecie, no nieraz słyszę takie rzeczy, że ja tego po prostu nie pojmuję, ale my jesteśmy wszyscy różni, tak? Gdyby wszyscy byli tacy sami i tacy, wiecie, z podejściem, że pies ma mieszkać w domu, to świat by wyglądał inaczej. Więc słyszę nieraz, że to jest przecież pies. No i co właśnie? Pies, czyli istota żywa, istota czująca, tak samo odczuwająca mróz, śnieg, wilgoć jak my, tak samo chorująca, więc argument, że to jest pies, to w ogóle jest nietrafiony. Ale też możemy ludziom po prostu pomóc uświadomić, jakie potrzeby pies ma na zimę. Więc na te tematy wszystkie będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zacznę od lżejszych tematów. Lżejszych, ponieważ dotyczy to przede wszystkim naszych domowych psiaków, które od szczeniaka z nami się wychowują, powiedzmy, albo nie wiemy tak, w jakim wieku do nas trafiły. Pod moim dachem są teraz dwie dziewczyny. Pewnie jak słuchacie moich podcastów nie od dziś, to wiecie, że teraz jest z nami Brysieńka, która jest z nami od szczeniaka. Jest Moleńka, teriereczka, która trafiła do nas 10 lat temu, równo w wieku nieokreślonym. No, nie była starszym psem. Była psem raczej młodym, kilkuletnim, więc teraz ma lat kilkanaście. No i takie moje dwie dziewuchy są. I powiem Wam szczerze, że widziałam pierwszą reakcję, znaczy reakcję mojej Bryśki jako szczeniaka na pierwszy śnieg
I było to istne szaleństwo. Ona całe życie śnieg kocha. Teraz myślę, że jeśli macie szczeniaka i jest to szczeniak powiedzmy półroczny, ośmiomiesięczny, to najprawdopodobniej to, co teraz zobaczył, kiedy wyszedł na spacer i te zaśnieżone okolice, po raz pierwszy zobaczył śnieg, to myślę, że większość szczeniąt przeżywa to bardzo entuzjastycznie. I szczerze mówiąc, myślę, że z jednej strony to jest i zabawne, jak pies bawi się śniegiem, jak pies się tarza w śniegu, turla się, bawi, to już mówiłam, zjada śnieg, tak? Łapie te śnieżynki, szaleje, po prostu szaleje. Wiele młodych psów, dla których to jest pierwsza zima, właśnie w ten nadmiernie entuzjastyczny sposób reaguje na pierwszy śnieg. I to jest normalne. Nie myślcie, że oszalał, nie myślcie, że już zawsze będzie takim wariatem, jak teraz. Nie wymagajcie, żeby wiecie, był w pełni skupiony na Was na spacerze. No zresztą to w ogóle nie jest wskazane, żeby pies cały czas na spacerze był skupiony tylko na człowieku. Ale to, co teraz się dzieje i to pierwsze doświadczenie śniegu, to wariactwo, to jest normalne, bo one nie wiedzą, czym jest śnieg. Ja zawsze mam w głowie taką prostą rzecz, którą być może gdzieś usłyszałam, wyczytałam, nie wiem, wątpię, żebym sama na nią wpadła, szczerze powiedziawszy, ale na pewno dla mnie to w bardzo oczywisty sposób wyjaśnia, dlaczego zwierzęta tak reagują na przykład na śnieg, w ogóle na każdą nowość, bo dla nich świat się zmienił w tym momencie całkowicie. Bo przecież jeśli dziecko po raz pierwszy widzi śnieg, powiedzmy pierwsza też taka śnieżna zima w życiu człowieka, no to zanim dziecko zobaczy śnieg, to o śniegu wie już tak naprawdę bardzo dużo. Dzieci oglądają bajki, dzieci oglądają jakieś programy w telewizji, czytamy książki, opowiadamy o świętach, o śniegu, o tym, co to jest. Każdy człowiek, zanim zobaczy coś w życiu, w realu tak zwanym, to o tym najczęściej już kiedyś słyszał. Albo to już widział w telewizji, albo w mediach innych, albo o tym czytał, albo ktoś mu o tym opowiadał. My tak naprawdę większość rzeczy poznajemy najpierw pośrednio. My o wielu rzeczach słyszeliśmy wcześniej, zanim to zobaczymy. No z psami to tak nie działa. Zwierzęta widzą pierwszy raz śnieg i nie mają zielonego pojęcia ani co to jest, ani dlaczego. I dla nich zmienia się całkowicie, nie tylko krajobraz, wszystko. Zmienia się odczuwanie zapachów. Zmienia się uczucie pod łapami. Tak? Nagle to wszystko trzeba chłonąć każdym zmysłem. Nie dziwcie się więc, że psy jedzą śnieg, próbują. Smakuje im najczęściej, bo to jest też coś nowego. Wiecie, jak takie marshmallow z ogniska dla dzieci, za którym dzieci szaleją, to tak samo jest śnieg dla psów. No i druga rzecz, zupełnie inna intensywność odczuwania zapachów. Więc tropienie i śledzenie nosem za zapachami, oczywiście zobaczycie, że będzie wzmożone, kiedy jest śnieg. Kiedy jest wilgoć, już inaczej psy się zachowują na spacerach, a kiedy jest do tego śnieg, to zobaczycie, że nos będzie cały czas przy ziemi. Dla nich jest tyle nowych komunikatów, tyle bardziej intensywnych zapachów, że no nie da się nosa od ziemi, od śniegu oderwać. Oczywiście tutaj jest też fajny sposób, żeby wreszcie zobaczyć, za kim tropią nasze psy. Bo przecież kiedy idziemy po zwykłej ścieżce, trawie, nie wiem, ściółce, drodze, to my nie mamy pojęcia za czym tak naprawdę, za kim podąża nasz pies. A teraz możemy już widzieć, czy poszedł za zającem, za łosiem, za lisem, za kotem. To wszystko widzimy. My, obdarzeni słabym nosem, słabym powonieniem, my wreszcie możemy razem z psem prześledzić na przykład trop zająca. Tak? Jeśli nasz pies jest na długiej lince, mam nadzieję, że w lesie jest, to my możemy razem się przejść kawałek i wreszcie chociaż odrobinkę uczestniczyć w tym, no, w tym szaleństwie zapachów, które ogarnia naszego psa. Więc jeśli widzicie, że wasz pies oszalał na punkcie śniegu i jest to jego pierwsza zima, no to szczerze mówiąc, jaka to może być rada? No po prostu dać mu się oswoić z tą nową sytuacją. Nie wymagać zbyt wiele posłuszeństwa w tym konkretnym momencie, kiedy pies szaleje, tylko wybrać bezpieczne miejsce, gdzie może być albo luzem, jeśli
jeśli to jest możliwe, albo na długiej lince i niech się pies nacieszy. Tak, możemy z nim pochodzić, pobawić się tak w śniegu. Wszystko oczywiście w granicach rozsądku, ponieważ też nasz pies może się za bardzo podekscytować, tak, przebodźcować. Jeśli zaczniemy mu rzucać śnieżki w nieskończoność, to też nie jest dobre. Możemy oczywiście trochę, tak, pobawić się w ten sposób, ale pamiętajmy, że wszystko z umiarem, bo psy bardzo, niektóre zwłaszcza, szybko wchodzą w tryb bardzo wysokich emocji, bardzo wysokiego pobudzenia i z niewinnej zabawy śniegiem za chwilę będzie podgryzanie nas, naszych rąk, kurtki i tak dalej. Więc patrzmy, do którego momentu jeszcze to jest zabawa, a w którym momencie to już przekracza jakby granicę po prostu zabawy i pies wchodzi w tryb bardzo wysokich emocji i pobudzenia. Wtedy najlepiej iść i nawet jeśli pies, nawet byłoby cudownie, jakby zaczął węszyć i po prostu podążać za nim, przejść się dłuższy odcinek. W ogóle trzeba z psami chodzić, tak? Taka jest prawda. Jak chcemy z psem dobrze spacerować, trzeba chodzić, tak? Nie stać w miejscu, bo jak pies, my stoimy, a pies wokół nas, to co on ma robić? Nic, nic mądrego nie wymyśli. Chodzone spacery są najlepsze. Więc jak najbardziej... Nie dziwcie się temu, że wasze szczeniaki tegoroczne oszalały na punkcie śniegu. O tym pomyślałam, by powiedzieć i jednocześnie pozdrawiam Natalię od Rexa, która napisała do mnie, że właśnie Rex oszalał na punkcie śniegu. Mam nadzieję, odezwie się do mnie Natalio może, jak posłuchasz podcastu, czy już jest lepiej, bo to był jego pierwszy śnieg, to duży pies, więc domyślam się, że te pierwsze spacery w śniegu nie były dla was łatwe. I dla nikogo nie są łatwe, kiedy pies oszalał na punkcie śniegu. I to jest, powiedzmy, ten taki pozytywny aspekt śniegu. Pies odkrywa coś nowego w swoim życiu. I najczęściej psy kochają śnieg. No, oczywiście są zmarzluchy, są pieski ras małych, które, no szczerze mówiąc, jak one wychodzą i ten śnieg, nawet warstwa śniegu jest 10 czy 15 cm, to dla nich to już jest... Po uszy, tak? Więc one się po prostu nie do końca się nadają do chodzenia po śnieżnych zaspach, więc jak macie jakąś chihuahuę, jakiegoś małego jorczka, oczywiście ubieramy te psy i nie wstydzimy się tych ubrań, naprawdę psy bez podszerstka po prostu zwyczajnie marzną, więc muszą być przygotowane na te warunki. No i dla takich piesków oczywiście długi spacer nie jest wskazany, bo one dosyć szybko zmarzną. Druga rzecz, dla nich jest to znacznie fizycznie trudniejsze pokonywanie ścieżki, nawet nie dłużej, ale w śniegu. Więc patrzcie, obserwujcie, jeśli wasz pies już nie chce. I teraz mówię o tych niedużych pieskach lub starszych pieskach lub psach zupełnie bez podszerstka, no, albo nawet bez sierści. Więc patrzcie, czy już wasz piesek ma dość. Wtedy idziemy do domu. Nie ciągnijcie psy na siłę na spacer, kiedy nie czują się w tych warunkach komfortowo. Natomiast większość psów jednak sobie całkiem dobrze radzi w śniegu i śnieg kocha. Ale mamy tutaj też jedną podstępną praktykę, która niestety no, jest stosowana w większości miast i nie tylko w miastach, tutaj poza miastem, u nas też, na chodnikach wzdłuż dróg asfaltowych, no jest sól na chodnikach, tak? Sól z piaskiem i od razu widać po moich psach, jeśli tylko wkroczą nawet na chwilę, bo ja idę zawsze poboczą albo w ogóle tam nie wchodzę, staram się omijać te odcinki, a jeśli przez przypadek moja na przykład molka weszła na ten odcinek, dosłownie pokonała kilka metrów, natychmiast zaczyna kulić łapę, podnosi łapę, popiskuje, ja ją szybko zabieram w śnieg, chociażby śniegiem przecieram tą łapę. Posłuchajcie, sól jest bardzo drażniąca dla psich łap. Mogą przez tą sól uszkodzić sobie opuszki łap i mogą powstać pęknięcie, rany, owrzodzenie, to wszystko dosyć ciężko się goi, więc jeśli mieszkacie w mieście i nie da się uniknąć chodzenia po chodnikach i soli na chodnikach, to po pierwsze ja bardzo współczuję, bo to nie da się po prostu dojść do parku, tak, gdzie jest śnieg. Trzeba pokonać ten chodnik. No to oczywiście jest kilka rozwiązań. Pierwsze, które jest rzadkim rozwiązaniem, bo to też nie jest takie łatwe, nauczyć psa chodzenia w butach.
Kolejna, można by powiedzieć, rzecz absurdalna, ale psy chodzą w butach, niektóre, na przykład psy, które pracują na gruzowiskach, psy ratownicze, psy, które pracują w bardzo trudnych warunkach, no są przyuczane do tego, żeby nosić buty i sobie całkiem dobrze w butach radzą, bo chodzą często po, na przykład po gorzelisku, tam gdzie są bardzo gorące podłoże jest, więc jest to jak najbardziej możliwe. Nasze pieski, jeśli muszą poruszać się po chodnikach i przyzwyczaiły się do noszenia takich butów, to ja nie widzę w tym znowuż nic złego. I też miałabym w nosie kompletnie, czy ktoś się będzie z tego śmiał, czy nie, jeśli mój pies ma nie cierpieć, tylko ma komfortowo dotrzeć od punktu A do punktu B, bez bólu, bez podrażnienia łap, to czemu nie? No ale jeśli z różnych względów to jest niemożliwe, to możemy w inny sposób nasze psie łapy zabezpieczać. Oczywiście myślę o tym, by smarować przed wyjściem na spacer, posmarować opuszki łap, cały ten spód łapy i między paluszkami również, albo wazeliną, albo takim tłustym preparatem z dodatkiem lanoliny, to będzie chronić nasze psiaki przed właśnie podrażnieniem delikatnej skóry przez sól. W trakcie spaceru można jeszcze raz posmarować. Jeśli już nasz piesek właśnie wlazł na ten chodnik albo no, szedł chodnikiem i widać, że już bardzo boli, to przemyć natychmiast, chociażby śniegiem. Tak? I w domu, jak wracamy już po takim spacerze, gdzie nasz pies chodził po tej soli, to musimy ciepłą wodą przemyć łapki, dokładnie spłukać tak, tę całą sól i wytrzeć na sucho i też posmarować tym preparatem tak natłuszczającym takim, żeby oszczędzić psie łapy. Jeśli nasz pies będzie chodził 3 razy dziennie po takich posypanych solą chodnikach i nie będzie w żaden sposób zabezpieczany i mamy w nosie, powiedzmy, że sobie popiskuje i że nie chce iść, że w ogóle nie chce wychodzić, no to my zniszczymy psie łapy. Szczerze mówiąc, nie tylko, no, pójdziemy do weterynarza, tam już będą opatrunki, będą owrzodzenia tych łap, będą rany, więc będzie ból. I szczerze mówiąc, po co nam te kłopoty? Po pierwsze, to oszczędzimy psu takich doświadczeń bardzo traumatycznych, które się przekładają też na jego w ogóle brak chęci do wychodzenia na zewnątrz. Nasz pies może nie chcieć wychodzić, bo go bolą łapy. Nasz pies może zacząć załatwiać się w domu i tak mamy, rodzi nam się problem, a być może wystarczy rzeczywiście zapewnić psu ochronę łap przed solą. Zanim przejdę do kolejnego tematu, chciałabym jak zawsze podziękować moim patronkom, dziewczynom, które wspierają mnie za pośrednictwem serwisu patronite.pl/dogiboom. Tam możecie znaleźć więcej informacji na temat tego, jak zostać patronem i jednocześnie współtwórcą podcastu Dogi Boom. Także wejdźcie na patronite.pl/dogiboom i przeczytajcie, jak można dołączyć do grona patronów. My widzimy się z dziewczynami w grupie Patronie Dogi Boom na Facebooku i jesteśmy cały czas tam w kontakcie, także przesyłamy tam nasze filmiki, rozmawiamy o psach, o książkach, o podcastach, no różne tematy poruszamy, także serdecznie zapraszam Was do tego, by dołączyć do naszego grona. I chciałabym oczywiście też imiennie podziękować wszystkim moim patronkom i wymienić dziewczyny z imienia i nazwiska. A więc bardzo serdecznie dziękuję Idze Michcik, Renacie Łuczak, Krystynie Borysionek, Annie Wojnickiej, Agacie Średzińskiej, Alicji Woźniokrowlej i moim dwom anonimowym patronkom. Serdecznie dziękuję dziewczyny, że ciągle ze mną jesteście i mam nadzieję, że pozostaniemy razem na dłużej. A jeśli jesteś wiernym słuchaczem czy słuchaczką podcastu Dogi Boom, ale nie chcesz być patronem, patronką, to zachęcam również do odwiedzenia serwisu buycoffee.tu/dogiboom. I tu można postawić wirtualną kawę twórcy podcastu. Nie ukrywam, że każda taka wirtualna kawa, którą fundujecie, ogromnie mnie cieszy i też daje mi jakiś znak, że doceniacie pracę, chętnie słuchacie i też chcecie też mieć taki swój wkład w dalszy rozwój podcastu Dogi Boom. Wszystkim moim darczyńcom, patronom z góry serdecznie dziękuję i zachęcam do wsparcia.
kolejna ważna rzecz, o której musimy wiedzieć, że w zimie psów staramy się nie kąpać wcale. Właśnie to przemycie łap ciepłą wodą po powrocie do domu, albo przetarcie mokrą szmatką i wysuszenie tam brzucha, tak? Bo mamy też zimę taką, że mamy i dużo po prostu takiej chlapy, takiego czegoś, że nasz pies, jak to wszystko zacznie topnieć, przychodzi cały ubłocony, więc no okej, tak, to nieraz musimy pieska umyć, ale staramy się nie myć całego psa w zimie jak najrzadziej. Nasz pies ma na swojej sierści też warstwę ochronną, która pozwala mu właśnie nie marznąć w zimie, a jeśli będziemy kąpać psa za często i w ogóle, to te wszystkie preparaty używane do kąpieli, te szampony i tak dalej, one niszczą warstwę lipidową skóry, więc jeżeli już musimy psa wykąpać, to staramy się do kąpieli używać szamponów, odżywek z dużą zawartością substancji natłuszczających. Lanolina, pantenol, alantoina, wszystko co natłuszcza sierść, a nie zmywa tłuszcz sierści naszego psa. Niby taka rzecz oczywista, ale może warto tak też o tym powiedzieć, żeby, no broń Boże, też nie kąpać naszego psa w zimie non-stop. Jest to absolutnie niepotrzebne. Jeśli już musimy, to pamiętamy, żeby właśnie po pierwsze używać takich preparatów natłuszczających, a po drugie bardzo dokładnie psa wysuszyć. No i teraz, jak tego psa wysuszyć? Jeśli mamy psa z grubą podszerstkiem, jeśli mamy tak zwanego puchacza w domu, to wcale nie jest łatwo ten podszerstek wysuszyć po prostu zwyczajnie ręcznikiem, ręcznikami papierowymi. Tak, ja na przykład do wytarcia łap używam, jak są mokre, tak, potem jak opłuczę ciepłą wodą, to używam ręczników papierowych, bo one wsiąkają bardzo dobrze wodę. A później, jeśli muszę dosuszyć, to ja używam suszarki. I tu powiem, że jest to dla mnie jedyny sposób, żeby na przykład molka dosyć dobrze schnie. Ona ma taką bardzo grubą warstwę takiego kędzierzawego włosa i terierka to rzeczywiście szmatką przetrzeć, ona za chwilę jest sucha. Natomiast z brychą jest katastrofa. Gdybym ja mokrą brychę zostawiła teraz w zimie do wysuszenia w sposób naturalny, czyli no najpierw wiadomo ręczniki i tak dalej, a później ma wyschnąć, to trwałoby to cały dzień. Ja nie wiem nawet, czy do następnego dnia by mi pies wyschł. Nie jest to wskazane, kiedy mamy za oknem na minusie i ona wychodzi, więc generalnie w takim stanie pies może się przeziębić nawet będąc w domu. Dlatego moje psy są nauczone suszenia suszarką. Nie jest to dla nich w ogóle żadna tragedia. Oczywiście w paru słowach teraz opowiem, jak nauczyć psa, żeby akceptował, tak, i dźwięk, i ten podmuch ciepłego powietrza, i w ogóle samo operowanie tą suszarką przy psie. Najlepiej zacząć nie wtedy, kiedy nasz pies jest właśnie wykąpany i musimy natychmiast jej użyć, bo to jest akurat najgorszy sposób. Wtedy, jeśli pies się boi, a człowiek musi, no to po prostu robimy wszystko nie tak, bo wtedy się psa trzyma, pies się boi i słyszymy go, że tak powiem, wbrew psu. Więc najlepiej na spokojnie podejść do tematu, kiedy jeszcze nie jest to suszenie nam potrzebne. Jak to robimy? Jak mamy szczeniaka, młodego psa, to jest to najlepiej, im wcześniej, tym lepiej, tak, zaczynać ze wszystkim, przyuczenie do wszystkiego. Więc niezależnie od tego w tym momencie, czy mamy szczeniaka, czy mamy już psa dorosłego, to zaczynamy w momencie, kiedy suszarka nam jeszcze nie jest potrzebna. I co wystarczy zrobić? Wystarczy puścić suszarkę, włączyć na tę niższą moc, tak, żeby ten dźwięk, podmuch powietrza nie był intensywny. Puszczamy delikatnie, w jednej ręce trzymamy suszarkę zupełnie odwróconą od psa i jeśli pies się nie boi, drugą ręką po prostu wydajemy kulka po kulce, jeśli to jest sucha karma, po na przykład połowę posiłku. Tak, pies jest w pobliżu, nie trzymamy psa. Tutaj ważne, nie my z suszarką podchodzimy do psa, tylko my sobie siadamy, włączamy suszareczkę, ona jest skierowana gdzieś zupełnie w inną stronę, w drugiej garści właśnie trzymam jedzonko i tutaj suszareczka, tu jedzonko, pies sobie zjada, sam zjadł, czy tam przerwał, tak, chce odejść, bez problemu sobie odchodzi. Najważniejsze, żeby to była dobrowolność. Jeśli pies się bardzo boi, to też na pewno do nas nie podejdzie. To wtedy wystarczy, no nie wystarczy, tak, ale spróbować. Spróbować taką intensywność tego dźwięku, której nie będzie wywoływała w naszym psie strachu. Suszarka może być włączona fizycznie, ale przecież na szczęście mamy
internety, komputery i to wszystko i możemy puścić dźwięk, odgłos suszarki na przykład na naszym laptopie, na komputerze, żeby sam dźwięk. Jeśli pies się boi czegoś panicznie, to ten element, tak, którego się boi, ta suszarka składa się tak naprawdę, ten przedmiot, to wszystko, co jest związane z suszarką, składa się z bardzo wielu elementów. Tu przecież mamy dźwięk, mamy wygląd tej suszarki, mamy odgłos już był, wygląd, mamy powietrze, tak, które leci na psa. Powietrze, są suszarki chyba, które działają i chłodnym powietrzem, ciepłym i jeszcze cieplejszym, więc powietrze też może być stopniowalne, temperatura tego powietrza, więc to wszystko to są różne elementy. Jeśli pies panicznie się boi, to trzeba każdy z tych elementów przepracować osobno. Szczerze mówiąc, taka praca się opłaca, bo kiedyś przyjdzie moment, że suszarka będzie niezbędna i nasz pies będzie na nią gotowy. Więc opłaca się zacząć przy panikujących psach od samego odgłosu suszarki, puszczonego nawet gdzieś tam na komputerze. Tak? A niewykluczone, jeśli my sami używamy suszarki, no przecież pies też słyszy, tak? I poobserwujcie, czy wy jak jesteście w łazience i włączacie, to pies naprawdę ucieka i się chowa za kanapą? No i myślę, że nie. Po prostu trzeba poobserwować, co się dzieje. Więc pomalutku zaczynamy od odgłosu suszarki i w tym momencie pies na przykład dostaje posiłek, sobie normalnie je, patrzymy, je, w tle gdzieś tam suszareczka sobie brzmi i okej. Później, jak to będzie całkowicie akceptowalne dla psa, można ten odgłos suszarki już w realu włączyć gdzieś tam, położyć na chwilę i w tym momencie na przykład pieska karmić, tak? I kiedy już to zostanie zaakceptowane, niech zaakceptuje też widok. Też jak jest posiłek, bo to jest coś, co zazwyczaj dla psa jest pozytywnym doświadczeniem. No nawet nie zazwyczaj, a w 99% przypadków psy lubią jeść. Więc karmimy psa, a suszarka leży gdzieś, żeby pies ją kątem oka gdzieś widział. I to jest znowuż budowanie pozytywnych skojarzeń. Już sam wygląd suszarki nie będzie dla psa przerażający. Później można też skarmiać psa, a suszarkę trzymamy w prawej ręce, jedzenie dajemy lewą ręką. Wygląd przestaje być straszny. No i następny krok, jeśli już dźwięk nie jest straszny, wygląd nie jest straszny, następnym krokiem będzie właśnie ten delikatny podmuch powietrza, niezbyt gorącego, gdzieś nie na psa. Kierujemy suszarkę nie na psa i znowuż skarmiamy drugą ręką pieska. Później bardzo delikatnie, jeśli tutaj znowuż pełna akceptacja ze strony psa, to na chwilę kierujemy powietrze, ale oczywiście nie na psi pyszczek, nie uszy, nie nos, nie oczy, bo to jest katastrofa, od razu spalimy wszystko. Gdzieś delikatnie, wiecie, zależy, boki najczęściej są bezpieczne, tak? Prawy, lewy, plecki, gdzieś tam okolice grzbietu, może ogon, nie pod ogonem też, bo to też taka strefa wrażliwa. Na chwilę dosłownie kierujemy suszareczkę, ten niezbyt gorący strumień powietrza i jedzonko. Tak, i podajemy. Jedna ręka na chwilę i podajemy jedzenie. Ja staram się zawsze, jeśli jesteśmy pewni, tak, że to powietrze nie jest zbyt gorące, no to bez problemu, tak? Tu suszarka w prawej, lekko kierujemy na psa, tu jedzenie w lewej, karmimy psa. Natomiast kiedy już przychodzimy do etapu, rzeczywiście pies akceptuje wszystko, powiedzmy, że lubi jeść, więc dla niego to jest wystarczające wzmocnienie pozytywne, związane z tą czynnością, tam suszenia. Kiedy już przychodzimy do suszenia psa, to ja zawsze, to już nie jest tak, że non-stop karmię psy, tylko ja zawsze lewą rękę trzymam na futrze i to futro, no wiadomo, tak, przebieram, tak, no wiadomo jak suszymy, tak, jedna ręka jak grzebień, powiedzmy, tak, grzebie w tym psim futrze, druga ręka w tym momencie trzyma suszarkę i kieruje ten już ciepłe powietrze na sierść i zawsze w ten sposób sprawdzam, ta moja lewa ręka sprawdza, czy ten strumień nie jest za gorący, czy nie trzymam przypadkiem za blisko. Wiecie, jak już wasz pies się oswoił z suszarką, jak już kocha suszarkę i wszystko jest ok, to możemy się przez przypadek zamyślić, jeśli nie patrzymy na to, co robimy, to możemy przez przypadek za blisko zbliżyć suszarkę i poparzyć naszego psa. Po tym może się okazać, że nasz pies już się nie da wysuszyć suszarką. Więc ja cały czas, jedna ręka jest na psie, druga ręka kieruje suszarkę i ja cały czas w ten sposób, tam gdzie jest nakierowane powietrze gorące, tam jest moja ręka, która cały czas sprawdza, czy nie jest za gorące. No słuchajcie, dosyć prosta sprawa. Oczywiście od czasu do czasu dostaje mój pies smakołyk.
Jest to bardzo przydatne. Nauczcie psiaki, pamiętajcie tylko, że właśnie te uszy są wrażliwe, oczy, w ogóle cały pyszczek jest wrażliwy, więc jeśli ja też za uszami też bryźce bardzo słabo schnie, więc ja zamykam te uszka ręką, tak, i samą sierść z zewnątrz suszę, ale uszka są zamknięte, żeby tam powietrze nie leciało. Tak samo oczy zamykam, jeśli gdzieś tam z boku pyszczek muszę wysuszyć, czy gdzieś tam to pod gardle, tak, pod brodą brychy, to zawsze zamykam, osłaniam sam pyszczek. Oczy, uszy, nos, kufę całą, tak, w to raczej nie kierujemy gorącego powietrza suszarki, w ogóle nie gorącego, takiego ciepłego. No więc sama w sobie suszarka jest genialnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o powrót psa przemoczonego do domu, tak? Czy po kąpieli, w zimie po kąpieli, nie wyobrażam sobie, żeby mój futrzak nie był wysuszony porządnie, bo inaczej, no naprawdę łatwo o przeziębienie. Teraz parę słów na temat żywienia. No, jeśli nasz pies spędza dużo czasu na zewnątrz, albo mieszka na zewnątrz, bo znowuż są psy, które mieszkają na zewnątrz z wyboru i ludzie by bardzo chcieli, żeby ich pies mieszkał z nimi w domu, a psy wybierają mieszkanie poza domem. Zdarza się. No i oczywiście zakładam, że te psy mają duże, porządne budy i ja bardzo polecam do takiej budy słomę. Nie tam żadne legowiska, materace, kocyki, bo psy najczęściej wyciągają to wszystko albo rozrywają, albo to wszystko przemarza, przemaka i jest w ogóle nieodpowiednim tutaj ocieplaczem, tak, dla psa. Słoma. Najprostszy, najlepszy pomysł na to, żeby ocieplić budę psa, w środku wyłożyć słomą. Dużo tej słomy. Pies tam się wejdzie, zrobi sobie gniazdo i będzie mu najlepiej w tej słomie. Oczywiście od czasu do czasu ją wymieniamy, ale świeża, fajna słoma jest najlepsza, najcieplejsza, tak? Bo słoma jest po pierwsze, ma dobrą izolację termiczną i też nie nasiąka wodą. I to jest najważniejsze. I psy, które, bo znam takie przypadki, wybrały życie na zewnątrz, ale nie chciały wchodzić i spać w budzie. Tak, wolały sobie na przykład na środku działki, no a ludziom się serce kraja. I że mają wspaniałą budę, mają super ocieploną, że mają wszystko, tak, zrobili co mogli, bo pies nie chce spać w domu. To akurat rasa, która daje sobie doskonale rady, to jest Akita, bardzo puchaty i naprawdę, no tak sobie pies wybrał. No i martwili się tylko tym, że żadne kocyki nie zdają egzaminu, bo pies nie chce, wyciąga wszystko. No a jakoś jednak byłoby mu chyba przyjemniej. No i w momencie, kiedy włożyli do budy słomę, pies po prostu oszalał ze szczęścia, odtąd ta buda była przez niego zamieszkiwana z przyjemnością. Już tam spał i ludzie się przestali martwić. Więc słoma. Ale druga rzecz, żywienie. Jeśli nasz pies w zimowe miesiące spędza dużo czasu na zewnątrz albo mieszka na zewnątrz, to ta racja żywnościowa musi być zwiększona o 20-30%, bo więcej się spala, oczywiście, żeby ogrzać organizm, pies więcej spali, więc musi dostać więcej jedzenia. Dodatkowo ja polecam, żeby były to jednak ciepłe posiłki. Nie gorące, ale ciepłe. Jeśli mamy suchą karmę, to ja teraz dziewczynom na przykład troszeczkę dolewam gorącej wody i też mieszam, żeby ostatecznie posiłek był ciepły, a nie gorący. Ale one z większą chęcią zjadają i ja wiem też, że nie zjedzą zimnego, bo dodaję też trochę mokrej karmy, trzymam ją w lodówce, więc jest zimna. Więc jeśli dostają samą mokrą, to też delikatnie polewam wrzątkiem, mieszam, próbuję ręką, czy jest to ciepłe, ciepłe, okej. Więc polecam też, zwłaszcza dla psów mieszkających na zewnątrz, żeby te posiłki były ciepłe. No, co jeszcze? No, olej z łososia zdecydowanie polecam, bo ma działanie przeciwzapalne i jest źródłem kwasów omega-3. Witaminy A, D, E, to wszystko można też dodawać do psich posiłków, żeby wzmocnić psi organizm. Teraz jeśli chodzi o psy z naszej okolicy, nie nasze psy, i my nie do końca mamy wpływ, znaczy my w ogóle nie mamy żadnego wpływu na to, jak opiekun tego psa, rodzina tego psa opiekuje się nim w te zimowe miesiące. Widzimy, że jest na zewnątrz. Ja bym się postarała w takiej sytuacji porozmawiać z ludźmi. Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, zanim zaczniemy awantury, zaczniemy wzywać TOS, zaczniemy wzywać straż gminną czy policję, czyli od razu idziemy na noże i w tym momencie tak naprawdę nie wiadomo, czy coś zdziałają te wszystkie służby i organy, natomiast
Pierwsza rzecz, porozmawiać z ludźmi. Może się uda, a być może wystarczy podpowiedzieć kilka rzeczy, zrobić to w sposób, wiecie, nie agresywny przede wszystkim. Wiecie, nie takie, że my zakładamy, że ludzie mają złą intencję. Spróbowałabym porozmawiać tak trochę przy okazji. Wiecie, bo ludzie nie lubią, jak im się coś od razu narzuca i każe. Ale przy okazji można powiedzieć, że my na przykład próbowaliśmy kiedyś do budy zamiast jakiegoś koca, albo nie daj Boże pustej wcale, położyć słomę. Tak, może Państwo mają słomę dla swojego psiaka w budzie? No powiedzą, że nie. Podpowiedzieć, gdzie tą słomę można zdobyć. Kostka słomy kosztuje maksymalnie 10 zł. Toż powiem, że to by było drogo nawet, ale w każdym gospodarstwie, w każdej stajni, jeśli nie macie żadnych gospodarstw w okolicy, ale stajni jest od groma, zawsze można podjechać i kupić kostkę słomy. Więc to nie jest nie do zdobycia rzecz. Więc można podpowiedzieć, że można by było tam pół kostki włożyć psu i będzie mu na pewno lepiej. Nie będzie chorował, tak? Będzie tam spał całą noc, a nie szczekał czy wył. Tu można użyć różnych argumentów, więc podpowiedzieć. Druga rzecz, podpowiedzieć też, żeby te posiłki były ciepłe, żeby po prostu zalewać troszkę wrzątkiem i dodawać takie, sprawdzać temperaturę, ale dawać ciepłe. Może powiecie, że jestem idealistką, ale wiem, że często ta rozmowa może coś zmienić. I raz się pogada, tak po dobroci, drugi raz się pogada po dobroci, coś można podpowiedzieć, coś można podrzucić, przywieźć, jeśli nawet jesteście gdzieś i wiecie, gdzie tą słomę można zdobyć i może ruszy, tak? Nie mówię, że sumienie, ale po prostu taka troska trochę inna będzie o tego psa, bo nawiążecie jakąś może nie najgorszą relację z tym człowiekiem i pomału, pomału uda się temu psu pomóc. Oczywiście, jeśli widzicie, że to wszystko na nic i pies żyje w tragicznych warunkach, no to wtedy działamy inaczej. Tak, wtedy rzeczywiście można te wszystkie służby uruchomić, żeby spróbować pomóc psu. Ale uważam, że to jest działanie w drugiej, jak nie trzeciej kolejności, a zacząć zawsze trzeba od rozmowy. Tak jest moje podejście, bo dalej to się idzie na noże i nawet jak ludziom odbiorą jednego psa, to za chwilę się okaże, że tam jest kolejny pies i mamy walkę z wiatrakami. Niestety może tak się okazać, że rzeczywiście nie wygramy tej walki, ale może uda się jakoś inaczej, nie wiem czy podstępnie, nie podstępnie, po prostu po ludzku spróbować tę sprawę załatwić. Uważam, że z wieloma osobami da się rozmawiać, po prostu. No dobrze, teraz tak, jeśli chodzi o ubrania, to wspomniałam, że rzeczywiście psy, niektóre po prostu muszą nosić te ubrania i absolutnie się tego nie wstydzimy. No niektórzy lubią ubierać swoje psy, a inni właśnie mają z tym problem, jak to ja się pokażę na mieście z tak ubranym psem. Słuchajcie, no jest teraz też mnóstwo firm, mnóstwo producentów, którzy oferują najrozmaitsze ubranka, byleby były one rzeczywiście skuteczne, a nie po prostu takie dziwactwa. My nie po to ubieramy psy, żeby chodziły w kostiumach jakiejś pszczółki Mai, czy jakiegoś innego Batmana, bo to jest akurat bzdura, ale jeśli nasz pies marznie, to normalnie ubieramy mu coś, co ochroni go przed właśnie temperaturą niską i wilgocią. Bo bardzo ważna rzecz, psy się też przeziębiają. Ja wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą. Opiekunowie psów nie zdają sobie sprawy z tego, że psy się przeziębiają. Nie mówię tego tak tylko wiem, bo rozmawiam z ludźmi, z opiekunami psów i są bardzo zdziwieni, kiedy mówię o tym, że jakie mogą być objawy przeziębienia, żeby pilnowali, obserwowali, żeby zwracali uwagę, tak? Co, jeśli jakieś dziwne zachowanie psa się pojawia teraz w zimie, zastanówmy się, z czego może wynikać, bo nasz pies może się najeść śniegu, przyjść mokry, położyć się na zimnych kafelkach, bo mu akurat było gorąco, póki tam latał, ale najadł się śniegu, przyszedł, jest mokry, kulki śniegu wszędzie i leży na tych zimnych kafelkach i za chwilę nam się może okazać, że pies się normalnie przeziębił, może mieć zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, wszystkie choroby tak naprawdę, które my mamy, ludzie, też dotyczą naszych psów. Jak już kiedyś wspomniałam, u bryśki przeziębienie objawia się w ten sposób, że on nie zawsze idzie na gardziołko, tak? Czyli ona zaczyna nawet nie tyle kasłać, co widać ją boli gardło i jest zaczerwieniona, kiedy idziemy do lekarza, to widać i ona próbuje zjadać wszystko
co się da, czyli suche trawy, liście, obrywa nam tutaj rośliny w domu, wszystko, po prostu ja wiem, że to na pewno jest tak, że ją boli, drapie i ona zjadając te suche liście, gałęzie trawy próbuje sobie ulżyć. Oczywiście jest to pozorna ulga, ale instynkt widocznie podpowiada jej, by tak robić, ona później zwraca to oczywiście, ale dla mnie to jest od razu sygnał, że pies ma przeziębione gardło i niestety do weterynarza. Oczywiście może być inaczej, to jest objaw dosyć nietypowy akurat mojego psa, ale może być normalnie kaszel i wtedy najczęściej to wygląda tak, jakby pies próbował odkrztusić coś, co utknęło mu w gardle. To nieraz są przerażające dźwięki. Nieraz to przypomina trochę jakby taki odgłos wymiotny, jakby wymiotował, ale nic nie wymiotuje, tylko tak jakby coś utknęło w gardle. Więc to też z tym objawem do lekarza weterynarii. I może być normalny kaszel, kiedy pies, zwłaszcza jak się przywróci na plecy, albo jakoś się ułoży, albo właśnie w trakcie snu nagle zaczyna normalnie kasłać. No to już z tego się z niczym nie da pomylić. To słyszymy i oczywiście również do lekarza weterynarii. Tutaj najważniejsza rzecz, nie podajemy żadnych ludzkich leków. To, co my ludzie bierzemy sobie zazwyczaj na przeziębienie, kupując normalnie w aptece i łykamy jakieś tam nasze leki, to my sobie możemy łykać, co chcemy. Tak? To jest nasza decyzja świadoma, ale nie podajemy psu ludzkich leków, bo to się może skończyć zgonem naszego psa. Dlatego z takimi objawami nie idziemy w samoleczenie. Jakieś wspomagające oczywiście jakieś działania, tak, typu zapewnienie ciepła, krótkie, bardzo krótkie spacery, zapobiegamy temu, by pies się wychłodził. Mogą być syropy, ale ja bym po konsultacji z weterynarzem, syropy takie ludzkie nam lekarz zapisał, ale też trzeba wybrać ten odpowiedni, nie wszystkie. I ciepłe posiłki, ciepło, wiadomo. No i leki, które już poda lekarz. Więc najważniejsze, żadnego samoleczenia za pomocą ludzkich leków. Możemy zabić naszego psa. Oczywiście sami możemy też zmierzyć psu temperaturę. I są dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest doodbytniczo, czyli tak jak w większości gabinetów weterynaryjnych, no i zazwyczaj my tam jedziemy z psem, bo sami nie potrafimy, że nasz pies się nie daje, że nie lubi tego, no który pies lubi, tak, jak mu termometr wsadzają w tyłek, tak, żaden pies, więc no nie jest to komfortowe i my najczęściej jednak jedziemy do lekarza, żeby lekarz to wykonał. Mierzymy temperaturę ciała, ale... Słuchajcie, nie wiedziałam, ale są też termometry bezdotykowe dla psów. Można kupić, to nie jest lokowanie produktu, więc żadnej marki Wam nie podam, tylko tyle, że odkryłam, że istnieją i niestety kosztują 300 ponad złotych, tam 300 parę złotych to kosztuje. Jeśli mamy dużo psów, albo całe nasze życie z psami będzie związane, albo po prostu mamy pieniądze, które nie wiemy na co przeznaczyć, albo po prostu chcemy mieć ten gadżet, to szczerze mówiąc polecam, bo wtedy możemy zawsze w każdej sytuacji szybko zadziałać, szybko zmierzyć temperaturę. I to ten promień podczerwienie wtedy się kieruje albo na wewnętrzną stronę ucha, albo w pachwinki, albo na brzusio, ten, do którym jest mało sierści. Więc wtedy jest to chwila, moment i mamy już zmierzoną temperaturę. Także tutaj odkrycie, które, no nie wiem, polecam, nie polecam, tylko mówię, że coś takiego istnieje. Generalnie uważam, że w gabinetach weterynaryjnych też powinno by się w takie coś zainwestować, ale w większości jednak mierzy się tradycyjnie. No dobrze, zimowe tematy to nie tylko tematy związane ze zdrowiem, z łapkami, solą i dbaniem o naszego psa, po prostu ze względu na te niskie temperatury i śnieg, ale też jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo teraz powiem dosłownie parę słów. Temat, jak przygotować psa na Sylwestra, to w ogóle wymagałby dłuższego podcastu, może nawet nie jednego, bo to jest problem dla niektórych psów bardzo poważny. Fobia dźwiękowa może się rozwinąć nagle. Może być tak, że nasz pies całe życie się nie bał fajerwerków i nagle się zaczął bać, więc to wszystko, to są tematy na rozległe omówienie. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo,
Ja bym zainwestowała w czy szelki, czy obroże, czy jakieś inne odblaski, jakie możemy psu zakładać teraz w te zimowe miesiące, kiedy mamy bardzo krótki dzień. Nasz pies najczęściej wychodzi teraz na spacer rano, jeśli jeszcze przed pracą, no to często mamy ciemność i po południu, kiedy znowu mamy już ciemność, po 16 mamy noc. Więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że powinno się w takie odblaski nasze pieski zabezpieczyć. Czy to są kubraczki, to teraz zimowe kubraczki są najczęściej z odblaskami, czy szeleczki, czy obroża, czy po prostu jakieś światełko, które gdzieś tam od strony pleców, tylko nie w oczy psa, żeby te światełka świeciły. Więc to polecam, bo to jest coś, co być może uchroni naszego psa przed jakimś wypadkiem, a jeśli, nie daj Boże, nam się zgubi, no to przynajmniej jest po ciemku widoczne, kiedy my go szukamy. Taka drobna rzecz, a jednak bardzo ważna. Kolejna drobna, ale bardzo ważna rzecz, przed nadejściem tej pory około sylwestrowej musimy zapewnić adresówkę, adresatkę, różnie to się wymawia, czyli jakąś zawieszkę z numerem telefonu. Albo jeśli, o, Brysia sobie legowisko ryje. Brysiul, weź nie drap ty w legowisko. Coś, co zidentyfikuje naszego psa szybciej, bez wizyty w gabinecie weterynaryjnym, gdzie trzeba odczytać numer chipa i jeszcze, żeby on zawsze był zarejestrowany, tak też nie zawsze bywa, więc zawieszka z numerem telefonu, plus ja bym jeszcze dała, jeśli jest obroża, gdzieś tam napisać na obroży, na szelkach, zabezpieczyć maksymalnie, żeby jeśli nasz pies się zerwie, słysząc strzały, petardy, cokolwiek, to jeśli komuś uda się go przez przypadek złapać albo do kogoś podejdzie, żeby natychmiast można było do nas zadzwonić. Często jest tak, że ludzie widzą psa i jeśli widzą, że coś jest, co można odczytać, to się tym psem zainteresują, bo mogą natychmiast pomóc, a jeśli nie ma nic, nie zawsze człowiek ma możliwość podwiezienia psa, zabrania do gabinetu weterynarza, powiedzmy tak. Więc nieraz bywa tak, że utrudniamy osobie, która chce pomóc, po prostu zidentyfikowanie psa. To jest banalnie prosta rzecz. Jeśli my tego teraz nie zrobimy, później są święta, Sylwester, wszystko, dzieje się wszystko bardzo szybko. I później się okaże, że nasz pies nigdy nie uciekał, nigdy się nie bał, albo nie puszczamy go ze smyczy, a nam smycz wypadła i przy okazji było ciemno i petarda albo coś, zamieszanie. I my wtedy sobie będziemy pluć w brodę, że tak prostej rzeczy jak identyfikator, który wisi na psie i ma tam nasz numer telefonu, że czegoś takiego naszemu psu nie założyliśmy. Bardzo prosta rzecz i ja uważam, że banalnie prosta, o którą musimy zadbać. Nieważne, czy nasz pies ucieka, czy nie ucieka, czy się boi petard, czy nie. No i kolejna rzecz, no teraz to jest bardzo związana z tym, o czym mówiłam przed chwilą, jednak w okresie Sylwestra ja bym psa nie puszczała luzem. I to nie tylko w noc sylwestrową, co oczywiście dla mnie jest jakby założeniem, mam nadzieję, że dla wszystkich jasnym, że w Sylwestra nikt z psem bez smyczy nie wychodzi. Nie wiadomo, w którym momencie może się zdarzyć ten wybuch petardy. Moja Duncia, mój pierwszy tutaj w Warszawie pies, Duncia nie bała się z tych strzałów przez krótki czas, właściwie chyba do pierwszego Sylwestra, kiedy to przeżyliśmy Sylwestra, ok, było wszystko w porządku, ale kurczę, pech chciał, że to już było po Sylwestrze. Ja szłam z nią z wału Wiślanego, już weszliśmy na osiedle i był dzień, było widno i był to, nie wiem, 2-3 stycznia, więc kompletnie się nie spodziewałam, że komuś przyjdzie do głowy odpalenie petardy i to dokładnie przed nami. Tam była grupka młodzieży, którą nie pozdrawiam w tym momencie, te konkretne osoby, które to zrobiły. Oczywiście bezmyślnie, mam nadzieję, że to nie było celowe, skierowane przeciwko nam, ale tak wyszło, że szłam i dosłownie przed moim psem, kilka metrów przed Duncią, wybuchła petarda. Bo te osoby zostawiły to coś na śniegu i uciekły. I zanim ja się zorientowałam, to już wybuchło. Tak? Po prostu to było za szybko. Ja się w ogóle nie spodziewałam czegoś takiego tego 2-3 stycznia. Więc i od tego momentu Duncia już się bała. To znaczy, ona, to nie była taka straszna panika, że my musieliśmy spędzać noc sylwestrową gdzieś tam w łazience, owinięci na środkach
farmakologicznych, na tabletkach i tak dalej. Nie, ale musieliśmy z nią być, nie mogliśmy oczywiście odsłaniać okien, więc staraliśmy się po prostu z nią być i wtedy było okej, tak? No wiadomo, że zawsze z nią byliśmy, natomiast już to nie był zupełny luz, tak jak nasz pierwszy był Sylwester zupełnie spokojny, tak później ona się po tym zdarzeniu, Duńcia się bała, zaczęła się w ogóle bać wychodzić na spacery. Przez moment bała się wychodzić i w dzień, i wieczorem, później się zaczynała bać po zmierzchu, mimo że to się działo za dnia, no ale wyszliśmy z tego. Tak, normalnie pomalutku, nie wiem, jakoś ten ślad pamięciowy się zatarł i doszliśmy tak do normy naszej, natomiast już nigdy nie było tak zupełnie na luzie. No a opowiadam o tym tylko dlatego, żebyście zdawali sobie sprawę, że nawet jeśli wasz pies się nie boi, to zbyt bliski kontakt z takim wybuchem petardy, z takim jakimś gwałtownym doświadczeniem może wszystko zmienić. I pies po pierwsze zacznie się bać, po drugie w tym właśnie momencie pobiegnie przed siebie i możemy go nie złapać, nie dogonić, nie odwołać, bo psy w tym momencie uciekają i zupełnie bezmyślnie i nie zawsze są w stanie do nas zawrócić. Dlatego ja jednak bardzo proszę, żebyście już tuż po świętach, a nie wiem, może w święte ludzie już zaczynają coś odpalać, nie wiem, ale tuż po świętach się zaczyna i to się kończy niestety jakiś tydzień po Sylwestrze. Póki wszystkiego, co kupili, nie wystrzelają, to ludzie się nie uspokoją. I powiem, że dla mnie ta idea strzelania w Sylwestra jest niedorzeczna. No, ale znowuż wszyscy się różnimy. Dla nas to jest tak, dla kogoś innego to jest zupełnie normalne, wręcz obowiązkowy element Sylwestra. Warto rozmawiać, jak zawsze, uświadamiać, prosić, jeśli to jest nasz najbliższy sąsiad, który planuje właśnie takie szalone fajerwerki. Więc, ale też my musimy myśleć, że nasze psy z dnia na dzień mogą się z psów pewnych siebie zamienić w psy lękowe i nabyć tej fobii dźwiękowej dosłownie po prostu w ułamek sekundy. Później to się niestety bardzo, bardzo ciężko odkręca. Więc takie są moje krótkie dosyć porady na te zimowe nasze miesiące. Jeszcze do zimowych tematów oczywiście będziemy wracać, bo to jest tak naprawdę mój pierwszy podcast śnieżny. Mamy śnieg dosłownie od niecały tydzień. A, no i oczywiście, psy, na koniec jeszcze powiem, psy uwielbiają najczęściej jeść śnieg. Pożerają. Moje Brycha bardziej, Molka troszkę mniej, ale dla Brysi to no nie do ogarnięcia w ogóle temat. Ja nie mogę jej zabronić. Oczywiście staram się ograniczać, tak, to żarcie śniegu, ale no, psy lubią śnieg. Pamiętajmy tylko, żeby starać się, żeby jednak w miejscu, gdzie ten śnieg jest zanieczyszczony przez wszystko i przez przejeżdżające auta i przez tą sól, przez coś jeszcze, jakieś środki chemiczne, które są też sypane, to tam jednak psu nie pozwalać na zżeranie śniegu, bo jedząc śnieg może się też zatruć jakąś chemią. Natomiast no, jeśli mamy las, pola, gdzie nic takiego nie ma i śnieg jest czysty, no to te psy tam trochę tego śniegu podjedzą. Nie brońmy im tak już zupełnie wszystkiego, bo tak jak wiemy, psy poznają świat poprzez też próbowanie wszystkiego, tak? Nie weźmie sobie, nie będzie oglądał, jak wygląda, przyglądał się, jak śnieżynka jest zbudowana, tak? Pies po prostu pożre, powącha, obsika i pójdzie dalej, poznawać dalej świat na swój sposób. Więc no, nie brońmy im też tego, ale wszystko w granicach rozsądku. Ponieważ Brycha ma skłonność teraz na stare lata do tego, żeby się non-stop przeziębiać, no to ja staram się jej to troszkę ograniczać. No inna rzecz, one non-stop chcą wychodzić. Teraz, tak jak właśnie, oczywiście chodzimy na spacery, ale one nawet po spacerze muszą wyjść, niby żeby coś tam, coś się dzieje, muszą koniecznie poszczekać, ale to jest ściema, bo ja widzę, że to szczekanie jest takie od niechcenia, tak naprawdę wychodzą sobie śniegu pojeść, więc już im tak za bardzo nie pozwalam na wychodzenie non-stop. No i jeszcze ostatnia rzecz, widać, że jakoś nie mogę dzisiaj skończyć tego podcastu. Ograniczmy, jeśli nasz pies albo jest chory, tak, podziębiony, albo jest, no, nie jest to północniak, tak, jakiś futrzak, tylko pies bez podszerstka, albo pies, który strzęsie nam się z zimna, obserwujmy, co pies właśnie, jak się zachowuje, jak się czuje podczas spaceru i jeśli jest moment, kiedy pies nam zaczyna zamarzać, to zabieramy pieska do domu z powrotem. Niektóre psy w tym momencie, w tych okresach, w tych miesiącach zimowych będą rzeczywiście znacznie mniej spędzały czasu na zewnątrz, bo wcale im się tam na zewnątrz nie podoba. I trudno, tak? No, nie zmienimy tego. Oczywiście
nie doprowadzamy do tego, żeby nasz pies zamarzał na spacerze z nami, więc albo krótsze, albo też energiczne, jeśli to jest młody, żywiołowy pies, bawimy się w coś, jakaś aktywność fizyczna, to ma być też taki spacer, żeby nie doprowadzić do momentu, kiedy nasz pies już trzęsie się z zimna, bo tak właśnie możemy naszego nawet zdrowego, młodego futrzaka niestety przeziębić. Więc wszystko z umiarem, ale mimo to korzystajmy z zimy, jeśli lubimy. Bo gorzej jak nasz pies lubi zimę, a my nie znosimy. Wtedy powiem Wam, że mamy kłopocik, bo też szkoda psa, tak? Na przykład, który chętnie by spędził te półtorej, dwie godziny gdzieś wędrując po lesie. Mamy jakiegoś chaszczaka albo innego malamuta, a człowiek nie znosi śniegu. To szczerze mówiąc w takim razie kiepski wybór, jeśli chodzi o rasę. Także życzę Wam przyjemnych chwil na zewnątrz z psami, ale oczywiście wszystko z rozsądkiem i z umiarem. Mam nadzieję, że będziecie zdrowi, będzie Wam ciepło, a jeśli widzicie, że w okolicy jest pies, który potrzebuje pomocy, i wiadomo, jeśli to jest pies bezdomny, no to działamy też inaczej, ale często te psy mają swoich ludzi. Tylko, że ci ludzie zaniedbują swoich obowiązków, a jest to ich obowiązek, żeby zapewnić psu ciepło, przestrzeń i posiłki odpowiednie do temperatury na zewnątrz. Więc spróbujmy na początek pomóc psu poprzez uświadomienie tych osób, co można zrobić. Później może trochę pomóc nawet fizycznie, co można zrobić, czyli po prostu przynieść tą słomę, przywieźć, nie wiem, budę, jeśli mamy, tak, na zbyciu. Czasem trzeba po prostu zadziałać, zacząć gadać i może się coś zmieni, bo inaczej no, ciężko jest, wiecie, nasze psy tutaj w domu pod kocykiem, gdzieś przy kominku, bo bardzo je kochamy, o nie dbamy, ale widzimy też psy, które nie mają podstawowych warunków do tego, żeby w ogóle przetrwać zimę. Także reagujmy też na sytuacje, kiedy w pobliżu jakiś pies potrzebuje pomocy, by po prostu tę zimę przetrwać. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę, żeby zima była dla Was jednak przyjemnym doświadczeniem, dużo zdrowia, fajnych spacerów, no i do usłyszenia za 2 tygodnie. Pa!